5 województwach naszego kraju rozpoczęły się zimowe ferie. Dla uczniów to przerwa w nauce i taka zimowa laba, a dla innych, między innymi dla inspektorów transportu drogowego, to wytężony czas pracy, czas, którym będziemy chcieli zwrócić szczególną uwagę na autokary, które dowożą dzieci w miejsca zimowego wypoczynku. Inspektorzy transportu drogowego będą zwracać szczególną uwagę na stan techniczny pojazdów, które dowożą dzieci w miejsca zimowego wypoczynku, a także weryfikować przygotowanie oraz sprawność kierowców. Prosimy wszystkich tych, którzy korzystają z polskich dróg, wszystkich tych, którzy siadają za kółko i prowadzą pojazd, o odpowiedzialność, o roztropność, o stosowanie się do przepisów prawa, ale również o zdrowy rozsądek. Za mną widzicie Państwo autokar, który jest kontrolowany na mobilnej stacji kontroli. To jest unikatowy sprzęt, który posiada jedynie w Polsce Inspekcja Transportu Drogowego. Już w większości wojewódzkich inspektoratów mamy takie mobilne stacje, które służą do weryfikacji stanu technicznego pojazdów ciężarowych, ale również autokarów. I te stacje będą wykorzystywane w trakcie ferii do kontroli stanu technicznego. Będzie sprawdzany dokładnie układ hamulcowy, stan zawieszenia. Podczas takich kontroli również sprawdzamy układ kierowniczy, układ wydechowy, stan opon, oświetlenie. Chciałbym przestrzec kierowców, którzy niestety zdarza się, że manipulują przy tachografach, urządzeniach, które rejestrują czas pracy kierowców. Mieliśmy takie zdarzenia w czasie ubiegłorocznych ferii. Za to jest zatrzymywane prawo jazdy kierowcy na okres 3 miesięcy. Więc przestrzegam, aby takich nieodpowiedzialnych praktyk nie stosować. Proszę też, aby rodzice spojrzeli na stronę internetową wypoczynek.gov.main.pl, aby tam sprawdzić organizatora wypoczynku, sprawdzić wszystkie dane, które są istotne i ważne z punktu widzenia bezpieczeństwa dzieci już w trakcie zorganizowanego wypoczynku. Jest to czas, kiedy służby oraz inspekcje są bardzo zaangażowane w zapewnienie bezpiecznego pobytu nie tylko osobom, które korzystają ze zorganizowanych form wypoczynku, ale także tym dzieciakom oraz młodym ludziom, którzy pozostają w swoich domach. Stąd też policja, służby, Inspekcja Transportu Drogowego, ale także Inspekcja Sanitarna oraz Kuratorium Oświaty pozostają w stałym kontakcie i są wyczulone na działania kontrolne realizowane zarówno w odniesieniu do organizatorów wypoczynku zorganizowanego, jak też w przypadku innych osób, które podejmują się opieki nad dziećmi i młodymi ludźmi. Kontrolujemy interwencyjnie. Kilka patroli każdego dnia na terenie całego województwa prowadzi kontrole interwencyjne, jak również kontrole zgłaszane drogą telefoniczną oraz drogą mailową. Na stronie naszego inspektoratu jest wskazany numer telefonu, jest wskazany adres mailowy. Zachęcam do skorzystania, do zgłoszenia, do umówienia kontroli. Na pewno dzięki temu będzie bezpieczniej. Słyszałem, że wszystko w porządku, więc przekazuję takiego symbolicznego krokodyka. Daleko pan jedzie? Do Jarosławia. No to spokojnej, bezpiecznej jazdy. Dziękuję. Dziękuję. Miłych spotkań. Dziękuję. Ja zawsze jestem zadowolony. Ja nie narzekam nigdy na kontrolę. Mam często albo policjantów, albo inspektorów, bo dużo jeżdżę z dziećmi. Także to się dzieje. Tak jest. Dobrze, ja też dziękuję.